Cześć! Dzisiaj odwiedziliśmy Kraków i dzięki gościnności Muzeum Czynu Zbrojnego będziemy mieli przyjemność przedstawić Wam kolejnego bohatera II wojny światowej, czyli radziecki czołg ciężki IS-2. A jeżeli do tej pory nie dokonaliście jeszcze subskrypcji naszego kanału, to będziemy niezmiernie wdzięczni, jeżeli niezwłocznie tego dokonacie. Związek Radziecki był liderem w konstrukcji i wprowadzeniu do służby czołgów ciężkich. Dlatego w momencie wejścia tego kraju do wojny w czerwcu 1941 roku w służbie znajdowały się już wozy typu szeregu KW, których pojawienie się na polach bitew było bardzo dużym zaskoczeniem dla niemieckiego dowództwa. Ale nie były to pojazdy idealne. Trapione były licznymi problemami mechanicznymi. Było to zdeterminowane nade wszystko źle zaprojektowaną skrzynią biegów oraz niedopracowanymi agregatami. Te problemy pogłębił czas wojny. Dążono do uproszczenia oraz przyspieszenia produkcji. Uproszczenie spowodowało przyrostem masy wozu, czego nie wytrzymało zawieszenie oraz skrzynia biegów. Pośpiech doprowadził tylko do pogłębienia istniejących problemów, w efekcie czego słaba skrzynia biegów stała się skrzynią biegów beznadziejną. Większość strat poniesionych przez czołgi KW w 1942 roku była spowodowana przyczynami czysto mechanicznymi. Wady czołgu KW oraz dyrektywa Państwowego Komitetu Obrony z lutego 1942 roku, która nakazywała maksymalne oszczędności w zakresie wykorzystania stali walcowanej nawet kosztem ochrony pojazdów pancernych, zaowocowała powstaniem dwóch nowych wozów. Pierwszym był po prostu odchudzony KW, czyli przyszły KW-1S. Drugim zupełnie nowa konstrukcja, która miała być pojazdem o wadze czołgu średniego, z pancerzem czołgu ciężkiego. W ten sposób narodził się KW-13. Opracowano dwa prototypy, które różniły się od siebie wieżą oraz uzbrojeniem. Pierwszy, oznaczony jako obiekt 233, został wyposażony w armatę ZIS-5 kalibru 76 mm. Drugi, oznaczony jako obiekt 234, otrzymał wieżę z prototypowego czołgu KW-9 wyposażoną w haubicę U-11 o kalibrze 122 mm. Były to najlepsze wtedy dostępne radzieckie armaty czołgowe, a sama realizacja idei dwóch czołgów uzbrojonych w dwa różne typy dział była niejako kontynuacją koncepcji, która zaowocowała powstaniem wozów KW-1 i KW-2, czyli czołgu uzbrojonego w armatę o dużej mocy oraz czołgu uzbrojonego w haubicę. Próby przeprowadzone między marcem a kwietniem 1943 roku wypadły dość obiecująco, mimo pewnych drobnych niedomagań nowych konstrukcji. Ale w międzyczasie zmieniły się okoliczności zewnętrzne. W styczniu 1943 roku w ręce radzieckie wpadł pierwszy egzemplarz nowego niemieckiego czołgu ciężkiego, czyli Panzerkampfwagen 6 Tygrys. Od razu wóz poddano serii testów, których wynik był bardzo niemiłą niespodzianką dla radzieckiego dowództwa. Okazało się, że pojazd niemiecki dzięki grubemu pancerzowi oraz świetnym parametrom armaty 88 mm jest w stanie porazić każdy radziecki czołg spoza zasięgu jego skutecznego ognia. W trakcie testów najlepiej spisała się armata przeciwlotnicza 52K kalibru 85 mm, która była w stanie pokonać pancerz niemieckiego pojazdu w warunkach testowych z odległości 1000 metrów. Takie wyniki tych testów zadecydowały o tym, że w maju 1943 roku podjęto decyzję, by skonstruować armaty czołgowe o kalibrze właśnie 85 mm i balistyce analogicznej, jak u armaty przeciwlotniczej 52K. Ta decyzja doprowadziła do powstania dwóch dział, S-31 oraz D-5T. Pierwsze z tych dział, czyli działo S-31, zamontowano w zmodernizowanym kadłubie obiektów 233-234, który to kadłub wydłużono o jedną parę kół nośnych oraz powiększono pierścień wieży do 1,80 cm średnicy. Większa średnica pierścienia umożliwiła instalację powiększonej wieży. Tak skompletowany pojazd otrzymał oznaczenie obiekt 237.
tą samą wieżę, tylko z armatą D5T, zamontowano na niezmienionym kadłubie czołgu KW-1S. I tak przygotowany prototyp otrzymał oznaczenie Obiekt 239. Oba pojazdy przeszły próby w lipcu 1943 roku i próby wypadły zadowalająco. Przy czym konstruktorzy podjęli decyzję o tym, by w obiekcie 237 zmienić armatę na D5T. Spowodowane to było faktem, że armata S-31 okazała się być cięższa, trudniejsza w obsłudze, a nade wszystko nie wytrzymała całego cyklu prób. W efekcie tego oba pojazdy zostały wyposażone w to samo działo. Oba te wozy również przyjęto wspólnie do uzbrojenia we wrześniu 1943 roku pod oznaczeniami KW-85, czyli dawny obiekt 239, oraz IS-85, czyli dawny obiekt 237. Pierwsze wozy zaczęły schodzić z taśm fabrycznych pod koniec października 1943 roku. Jeszcze przed wysłaniem do walki ISA-85 zdawano sobie sprawę z tego, że jego uzbrojenie główne nie jest wystarczająco efektywne. Dlatego ciągle trwały prace nad tym, by wyposażyć czołg ciężki w nową, lepszą armatę. Na deskach konstruktorów znajdowały się nowe 85 mm armaty czołgowe o poprawionej balistyce, jak również trwały prace nad dostosowaniem morskiej armaty kalibru 100 mm o oznaczeniu B-34 do montażu w czołgu. Ostatecznie jednak wybór konstruktorów padł na nowe działo, czyli D-25T o kalibrze 122 mm. Działo to zostało opracowane na bazie armaty korpuśnej A-19, która świetnie sprawdziła się w roli broni przeciwpancernej na polach bitwy pod Łukiem Kurskim. Co ciekawe, wóz przyjęto do uzbrojenia 31 października 1943 roku, zanim w ogóle skonstruowano egzemplarz doświadczalny. Prototyp nowego wariantu ISA był gotowy w grudniu 1943 roku i od razu został poddany serii prób, które wypadły zadowalająco. Pierwszy strzał, który został oddany z odległości 1500 metrów w bok wieży zdobycznej Pantery, doprowadził nie tylko do penetracji pancerza tej części czołgu, ale również do wyrwania ze spawów płyty pancernej, która znajdowała się po przeciwnej stronie. Nieważne było przy tym, że urwał się hamulec wylotowy, który o mało nie zabił obserwującego próby Klimenta Woroszyłowa. Nastawienie do nowej broni było naprawdę entuzjastyczne. Chociaż ironicznie można byłoby dodać, że gdyby oddano taki strzał na przykład w dno pojazdu, to efekt na pewno byłby jeszcze lepszy. Kolejne próby troszkę zweryfikowały to entuzjastyczne podejście. Okazało się, że przedni pancerz Tygrysa D-25T jest w stanie pokonać z odległości 1200 metrów, ale przedni pancerz Pantery już raptem z 600-700 metrów. Bardzo skuteczne w trakcie prób okazało się strzelanie z amunicji odłamkowo-burzącej, gdyż z odległości 1500 metrów, nawet jeżeli nie udało się pokonać pancerza wrogiego czołgu, to energia kinetyczna pocisku była tak duża, że często pękały spawy oraz odrywało się od ścian wyposażenie znajdujące się we wnętrzu pojazdu. Nowy czołg został przyjęty początkowo pod oznaczeniem IS-122 i wszedł do służby w grudniu 1943 roku.
IS-2 ma klasyczny układ konstrukcyjny z przedziałem kierowania z przodu, bojowym środku, napędowym z tyłu pojazdu. Samonośny kadłub wykonany z elementów odlewanych oraz walcowanych, spawanych płyt pancernych. Odlewany jest przód kadłuba, natomiast pozostałe jego elementy są wykonane z płyt walcowanych. Centralną część przedniej płyty pancerza zajmuje wizjer kierowcy, który to w sytuacji bojowej był zasłaniany pancerną przesłoną. Kierowca, aby być w stanie wtedy kierować pojazdem, posługiwał się dwoma peryskopami, które widać pod jarzmem armaty. Z prawej strony przedniej płyty pancerza widać miejsce, w którym montowano nieruchomy karabin kalibru 7,62 mm, który strzelał wzdłuż osi pojazdu. Krakowski egzemplarz naszego czołgu należy do wczesnego wariantu produkcyjnego i przednia jego płyta pancerna ma grubość 120 mm. Kolejny fragment tej płyty, nachylony pod kątem 75 stopni, ma grubość od 60 do 70 mm. Natomiast spodnia niejako część przedniej płyty to już grubość jedynie 100 mm i jak widać często używano ją jako miejsce, w którym przewożono dodatkowe ogniwa gąsienicy, niejako wspomagające odporność tej części kadłuba. Podwozie to 6 par stalowych kół, każde zawieszone niezależnie na wałkach skrętnych. Koło napędowe znajduje się z tyłu. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się zachować tą zwartą sylwetkę naszego bohatera, ponieważ gdyby zdecydowano się na umieszczenie koła napędowego z przodu pojazdu, to przez całą jego długość należało przeprowadzić by wał napędowy, który zapewne doprowadziłby do zwiększenia jego wysokości. A w ten sposób IS-2 właściwie wymiarami nie odbiega zasadniczo od średniego czołgu T-34. Gąsienice jednogrzebieniowe o szerokości 650 mm podtrzymywane przez 3 pary stalowych kół. Tylna płyta IS-2 składa się niejako z 3 elementów, z których 2, środkowy oraz dolny, są ruchome, by zagwarantować mechanikom dostęp do silnika. Na górnej części płyty znajduje się wspornik armaty. Jest on umiejscowiony tutaj dlatego, że w pozycji marszowej wieża IS-2 ze względu na długość jego działa jest odwrócona do tyłu i wtedy lufa wspiera się właśnie na niej. Grubość tej części kadłuba IS-2 to 60 mm, jeżeli chodzi o tył, 30 mm, jeżeli chodzi o górę kadłuba i 20 mm, jeżeli chodzi o jego spód. Wieża opływowa odlewana. Jej boki i tył to grubość 90 mm, dach 30 mm. Z tyłu wieży znajduje się gniazdo karabinu maszynowego. Po bokach tej wieży, co dość ciekawe, znajdują się otwory, z których ogień z broni osobistej mogli prowadzić dowódca i celowniczy. Z przodu wieży jarzmo, grubość 100 mm, a w nim 3 otwory. Na uzbrojenie główne, czyli armaty D25T, sprzężony z nią karabin maszynowy oraz 3. otwór, w którym znajdował się celownik teleskopowy. Za jarzmem możemy obejrzeć po pierwsze pancerną kopułkę, która przykrywa wylot powietrza z wentylatora oraz miejsca na 2 urządzenia obserwacyjne. Po prawej stronie celownik, po lewej peryskop. Najbardziej charakterystycznym elementem wieży jest wieżyczka obserwacyjna dowódcy. Odlewana o grubości 90 mm, na jej szczycie znajduje się dwuczęściowy właz oraz przyrząd obserwacyjny dowódcy. Po prawej stronie wieżyczki obserwacyjnej znajduje się właz ładowniczego. Uzbrojenie główne IS-2 to armata D25T kalibru 122 mm i długości lufy 48 kalibrów. Sama lufa zakończona masywnym dwukomorowym hamulcem wylotowym. W tej armacie stosowano amunicję rozdzielnego ładowania, przez co zapas pocisków był ograniczony wyłącznie do 28 sztuk.
pierwszych wariantach, które wypuszczano od 1943 roku, zamek tej armaty był skręcany ręcznie, przez co szybkoszczelność wynosiła raptem 2 strzały na minutę. Od wiosny 1944 roku rozpoczęto wprowadzać tą samą armatę z zamkiem klinowym półautomatycznym, przez co jej szybkoszczelność wzrosła do 3 strzałów na minutę. Uzbrojenie główne uzupełniały 3 karabiny maszynowe. Pierwszy sprzężony z armatą, drugi, o którym już wspominaliśmy, znajdujący się w prawej bocznej części przedniej płyty pancernej i trzeci znajdujący się z tyłu wieży. Wszystkie 3 kalibru 7,62 mm. Napęd ISA 2 stanowi dobrze znany z rodziny czołgów KW 12-cylindrowy silnik diesla W210 o mocy 520 koni mechanicznych. Ta moc gwarantowała moc jednostkową na poziomie 11,3 konia mechanicznego na tonę. Zbiorniki paliwa, zarówno główne, jak i zapasowe, przewożone z tyłu pojazdu, gwarantowały zasięg ISA na drodze na poziomie 240 km, a 120 w terenie. Na drodze IS rozpędzał się do prędkości 37 km na godzinę, w terenie ta prędkość spadała do 16 km na godzinę. IS-2 okazał się być sporym wyzwaniem i zgromadzony materiał wymusił podział odcinka na 2 części. W drugiej będziecie mieli okazję usłyszeć o jego wariantach, użytkownikach oraz użyciu bojowym. Przedstawimy Wam również naszą ocenę tego pojazdu.